22 maja 1946 roku, 75 lat temu w Danceview w Kanadzie został oblatany The Havilland Canada Chipmunk. To był pierwszy projekt kanadyjski, całkowicie kanadyjski, ale tak naprawdę projekt trochę brytyjski i bardzo, bardzo polski. Cała grupa z PZL-a, ci, którzy się ewakuowali po wybuchu wojny, znalazła się w Kanadzie i była tam odpowiedzialna za rozkręcanie produkcji samolotów Tiger Moth kanadyjskiej wersji oraz The Havilland Mosquito. Ten, który był głównym konstruktorem samolotu, urodził się w 1902 roku i całe życie projektował samoloty, ale zaczynał w Polsce, w PZL. A jak się to wszystko zaczęło? Zaczęło się, no może opowiedzmy o konstruktorze, o Jakim Juku. On był synem prawosławnego duchownego. Szkołę średnią i studia skończył w Wilnie. Na Uniwersytecie Stefana Batorego studiował matematykę i na początku był nauczycielem matematyki. Z tymi solidnymi podstawami, które były bardzo ważne w przedwojennej Polsce w tworzeniu przemysłu lotniczego, to należy bardzo podkreślić. Z tymi podstawami trafił do Francji na 2 lata, studiował na École Supérieure Aéronautique i na Sorbonie. Także wrócił jako inżynier, przejął projekt myśliwców P. Puławski zginął w wypadku lotniczym, a wtedy na początku lat 30. okazało się, że polskie myśliwce są świetne, że jest zainteresowanie. Produkcję podjęto i w Rumunii, i w Turcji, gdzie był to w ogóle samolot, który rozpoczął przemysł lotniczy w tym kraju. Wiele P-24 broniło greckiego nieba w 1940 roku. Także Polska stała się czwartą potęgą produkcji eksportu samolotów wojskowych. To było coś. I w tym uczestniczył cały zespół PZL oczywiście, nie tylko Jakim Juk. W 1936 roku wzięto się za projekt budowy samolotu pasażerskiego. To był PZL 44 Wicher. Samolot, który miał być lepszy od samolotu Lockheed Electra. No ale wojna się zbliżała. 1937 rok to już był projekt Jastrząb. Niestety nie został ten samolot ukończony, nie wszedł do produkcji. Problemem okazał się trochę zbyt słaby silnik. Był projekt PZL 56 Kania, który miał mieć silnik rzędowy V12. To się oczywiście nie udało i cały zespół, jak już mówiłem, znalazł się w Kanadzie, gdzie ludzie zabrali się od początku za budowę przemysłu, za budowę swojego życia. Coś niewiarygodnego, coś bardzo trudnego, ale ten samolot, w którym siedzę, no cóż, jest takim testamentem, jak dobrze przygotowany teoretycznie zespół z dużym doświadczeniem, jakich rzeczy może dokonać w bardzo prymitywnych, prostych warunkach w obcym kraju. A cóż, a Jakim Juk? Jakim Juk miał na swoim biurku drewniany samolocik, dolnopłat, bardzo nowocześnie wyglądający. I kiedy w 1945 roku była wizytacja ludzi z The Havilland, dużego The Havilland z Anglii, zainteresował ich taki samolocik. Czy możecie coś takiego produkować? Przyjdzie pokój, nie będzie dla was pracy. My, duży The Havilland w Anglii, będziemy robili odrzutowce. Już wtedy był plan, żeby powstał Comet. Potem miał być Trident, to wszystko rzeczywiście powstało, natomiast mała filia The Havilland Canada nie miała zatrudnienia. No i wtedy Jakim Juk powiedział, ok, zrobimy to. Firma, która zupełnie nie miała doświadczenia w samolotach metalowych, całkowicie metalowych, takich samolotach, które były produkowane przed wojną w Polsce, taki samolot zbudowała i w rekordowym czasie od października 45 do maja 46 prototyp Chipmunka został zbudowany, przetestowany
No i cóż, wzbił się pierwszy raz w powietrze. Te 75 lat temu to był wielki triumf nie tylko Jaki Miłka, ale całej grupy z PZL, również Stępniewskiego, który zajmował się aerodynamiką. Była oczywiście również to wielkie zwycięstwo tego wykształcenia, tego doświadczenia, które ludzie wynieśli z Polski, z przedwojennej Polski, kiedy byliśmy, podkreślam, potęgą w produkcji i eksporcie samolotów wojskowych. Wyjątkowość konstrukcji polegała na tym, że był całkowicie metalowym dolnopłatem konstrukcji półskorupowej i no i cóż, był bardzo nowoczesny jak na swoje czasy, miał kilka bardzo nowoczesnych rozwiązań aerodynamicznych. Świetnie ten samolot lata, doskonale nadawał się do podstawowego szkolenia, do selekcji wstępnej pilotów i dlatego został wyprodukowany w ponad 1300 egzemplarzy, czyli jak na produkcję powojenną bardzo dużo. W Wielkiej Brytanii około 1000 egzemplarzy, również Royal Canadian Air Force, New Zealand i tak dalej. Sporo, naprawdę sporo samolotów po świecie. Obecnie są właściwie w większości w rękach prywatnych, ale nadal Royal Air Force, nadal Brytyjczycy używają dwóch egzemplarzy tych samolotów do szkolenia przyszłych pilotów historycznych samolotów Hurricane i Spitfire z Battle of Britain Memorial Flight, czyli takiego honorowej jednostki upamiętniającej lotnictwo brytyjskie w II wojnie światowej. Każdy pilot, który ma latać Hurricane'em, Spitfire'em, musi wylatać dość dużo, około 70 godzin na właśnie Chipmangu, który powstał po to, żeby jak najlepiej odwzorowywać właściwości takiego drugowojennego myśliwca. Samolot powstał tak szybko, w około pół roku, prototyp, oblot, że oczywiste jest doświadczenie, które nie tylko Jaki Miłka, ale cały jego zespół wyniósł z Polski, z konstrukcji PZL. No i cóż, wszyscy, zupełnie współcześni brytyjscy czy kanadyjscy generałowie lotnictwa, którzy latali na tym typie podczas swojego szkolenia podstawowego, świetnie pamiętają, że jak istotny był wkład naszych konstruktorów w ten samolot, w ten typ, absolutnie podstawowy, absolutnie bardzo, bardzo ważny w historii nie tylko RAF-u, ale właśnie Royal Canadian Air Force. Ten samolot jest również pomnikiem Tadeusza Wierzbowskiego, jednego z tych nielicznych, chciałoby się powiedzieć. On się wyszkolił już w czasie wojny w Polskiej Szkole Pilotów w Newton na Tiger Moth. Był wybitny, był skromnym człowiekiem, ale był wybitny. Zostawiono go jako instruktora, mimo jego wielokrotnych próśb o przeniesienie do jednostki bojowej, ale cóż, w Polskich Siłach Powietrznych zorientowano się, że w tym tempie strat nie będzie już ludzi do szkolenia, nie będzie instruktorów, nie będzie doświadczonych dowódców, więc pan Tadeusz został w szkole, szkolił następnych i dopiero pod koniec wojny trafił do Dywizjonu 300, gdzie dowodził Lancasterem. Po wojnie został w RAF-ie, nie miał z tym problemów, był wybitnym specjalistą i jak to powiedział, latał w najlepszym klubie lotniczym na świecie. Na jednej stronie książki lotów miał i odrzutowce, i czterosilnikowe samoloty, i Tiger Motha, i wszystko inne. I w tym miał lot pierwszy, przebazowanie samolotu Chipmang WD-322, czyli numer, który mamy na tym samolocie. Dokładnie taki samolot pan Tadeusz przeprowadził z fabryki do jednostki. Było to w 1951 roku. Cóż, pana Tadeusza już z nami nie ma, ale jest ten samolot, który jest takim pomnikiem żywym tych naszych ludzi, którzy do kraju nie wrócili, a budowali lotnictwo na świecie. Dzięki wykształceniu, dzięki swojemu doświadczeniu, dzięki pracy, to,
to jest dla mnie fascynujące i między innymi dlatego ten samolot tutaj jest, dlatego się nim zajmuję. To jest jakaś misja. Projektowanie Chipmunga, podkreślam, właściwie warunki były bardzo prymitywne. Była jeszcze wojna się kończyła. No i zadanie przed zespołem było dosyć trudne, bo zawsze takie jest. Przychodzi zamawiający, w tym przypadku wojsko, i mówi: zróbcie coś lepszego, ale dokładnie takiego samego, jak używamy. To znaczy, chcemy wszystkie zalety tego, co mamy, i nie chcemy żadnych wad tego, co mamy, a chcemy wszystkie najlepsze rzeczy, które sobie życzymy. No i tak było w tym przypadku. Więc po pierwsze, wykorzystano ten sam silnik. Silnik, którego konstruowanie zaczęło się właściwie jeszcze przed I wojną światową. De Havilland Engines doprowadził ten silnik do takiego stanu bardzo zaawansowanego już w 1931 roku. I prototyp samolotu Chipmunk właściwie miał taki silnik. Później egzemplarze seryjne z Anglii miały nowocześniejszą odmianę silnika Gypsy Major, bo o takim mówimy. Natomiast ten silnik trwił jeszcze w latach 30., a właściwie nawet 20. Więc była to siła, ponieważ silnik był dobrze dopracowany, była ogromna ilość części zamiennych, byli przeszkoleni ludzie, było sporo zalet związanych z dobrze poznaną konstrukcją, ale były też wady. Było to dość wszystko razem, nazwijmy to, przestarzałe. Ale ten silnik po prostu musiał być wykorzystany. Była to najbardziej logiczne rozwiązanie. Co dalej? Dalej tył kadłuba, ten profil, to De Havilland Mosquito. Taka wizytówka dużego De Havillanda. No cóż, wykorzystano coś, co było dobrze aerodynamicznie sprawdzone, przedmuchane, działało. No i przy okazji stało się to usterzenie stało się takim znaczkiem, symbolem klasycznych brytyjskich samolotów. Oczywiście wiemy, zaprojektowanych tutaj również przez Polaków. Zwraca uwagę rozwiązanie anti-spin strikes, czyli brzechwy, które zainstalowane przed statecznikiem poziomym doprowadzają do oderwania strug i w korkociągu pomagają wyprowadzić samolot, wystramiają ten korkociąg. W związku z tym charakterystyki wyprowadzenia z korkociągu, w ogóle korkociągowe, są takie ładne, szkolne, bezproblemowe. Co dalej? Dalej było sporo elementów, które trzeba było wykorzystać z poprzednich konstrukcji, z tego, co już De Havilland Canada produkował. Na przykład podwozie ma amortyzację rozwiązaną dokładnie w ten sam sposób, jak słynny De Havilland Mosquito. Krążki gumowe, bardzo prosty system. Podwozie jest stałe, można było zbudować chowane podwozie, ale wtedy stopień komplikacji by wzrósł. Więc nie, zdecydowano się na stałe podwozie, ale generalnie samolot został bardzo dobrze dopracowany aerodynamicznie. Zarówno struktura, jak i aerodynamika tego samolotu, można o tym mówić bardzo długo, o bardzo wielu szczegółach. To było coś, co zaczęło powstawać w PZL-u jeszcze przed wojną i zostało właśnie dopracowane, spotkało się w tej konstrukcji Chipmunga, który jest niewielki, niepozorny, a rzeczywiście parę takich rozwiązań ciekawych ma. Tutaj opieram się o takie brzechwy. To jest rozwiązanie, które powoduje, że przeciągnięcie rozpoczyna się na skrzydle od strony kadłuba, przez co jest łagodniejsze, przez co na usterzeniu czujemy, że to przeciągnięcie się rozwija, przez co wiemy, ile ten samolot może. W walce powietrznej promień skrętu jest oczywiście bardzo ważny i Supermarine Spitfire właściwie zachowuje się tak samo. To znaczy ciągniemy, dochodzimy do pewnego przyspieszenia,
do pewnych parametrów, których przekroczenie doprowadzi do przeciągnięcia samolotu, no i wypadamy z walki. W związku z tym czujemy ten moment i jedziemy dokładnie na tych maksymalnych parametrach, które można. Ten samolot nas sam na drążku sterowym informuje, ile możemy. Dokładnie to samo osiągnięto na Chipmangu. On bardzo ładnie informuje, ile może i na tych właśnie parametrach możemy się spokojnie przesuwać, wychylać się, pełne wychylenie lotek, on się nie przeciągnie. To jest wielka przyjemność, no i bardzo praktyczna rzecz na drugowojennym myśliwcu. Więc nie było dużo czasu na dopracowanie szczegółów. Prototyp powstał w pół roku, ale dzięki doświadczeniu, dzięki wyczuciu konstruktora i jego zespołu, bardzo szybko doprowadzono ten samolot do praktycznie perfekcji. Po co to robimy? Po co o tym opowiadamy? 75 lat temu oblatano samolot, w którym Polacy z PZL-u mieli rzeczywiście duży udział. I to jest historia, to jest również nasza wspólna historia. Fajne jest to, że mamy taki samolot, że możemy latać urządzeniem, które ma zabawną nazwę A Poor Man's Spitfire. Tak, to jest bardzo fajny, nawet podobny w lataniu samolot do Spitfire'a. Jest szczęściowo polski, jest tu u nas. No i mamy z niego dużo frajdy.